Siemaneczko, moi drodzy, Paweł Lebeski, wszystkich witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w stolicy wioślarstwa, czyli Bydgoszczy. Ja dzisiaj mam okazję zobaczyć klub Zawisza Bydgoszcz od strony sekcji Masters, ale myślę, że też będzie szansa obczaić sobie cały klub. Wygląda to wszystko zarąbiście, bram jest z zewnątrz. W ogóle Bydgoszcz jest bardzo ładnym miastem i bardzo mile wspomina w ogóle Bydgoszcz, wioślarsko-akademicko. No ale dzisiaj zobaczymy sobie właśnie klub Zawisza Bydgoszcz. Mam nadzieję, że mnie chłopaki oprowadzą po klubie, że się nie zgubię, że wejdę do niego, bo autem nie można było tu blisko stanąć, także jest ciekawie. Dobra, lecimy do klubu. Słuchajcie, jestem już na siłowni w Zawiszy. Fajne przyjęcie, pokazali mi więcej klub, chociaż zaraz bym się zgubił tutaj, więc będę musiał z przewodnikiem chodzić. Nie jest tak hopsiu się tu odnaleźć. Sporo zakrętów, sporo schodów, sporo różnych miejsc. Tacy ludzie, mega w porządku. Teraz pokażę Wam siłkę. Myślę, że porównam sobie dociąganie, jakie jest tutaj, jakie jest u nas w klubie. To mi się trochę bardziej podoba, ale to wszystko się okaże. Rozumiem, jakie porównanie właśnie dociągania, może jakichś innych ćwiczeń. Ergometrów jest sporo, część jest na PM5, część jest na PM3, wszystkie elegancko działają, także fajnie trening można zrobić. No jest to definitywnie kuźnia, kuźnia tytanów. No i co, mam nadzieję, że pogadamy za chwilę sobie z resztą ekipy, nie tylko ja sam będę do Was gadał. Podkreślam, mega ludzie, zapraszamy do Zawiszy Masters. Cześć, wiesz co? Słyszałem, że chyba podejmujecie się wyzwania, kto więcej walnie na ten, na dociąganie. Tak, ale nie dzisiaj, bo nie ma od nas kolegi... Najmocniejszego nie ma. Najmocniejszego, no to ale wiesz, miał najkrótsze ręce. Założymy, że ten najmocniejszy zrobi tak plus 15 kilo. No, ja może, też sam, ja sam może sam i więcej wiem. Wziąć, także wiesz. Tak? Ja, tu mamy taką petardę, ale no nie wiem, czemu dzisiaj go nie ma. Miał być. Może chory jest. Może chory, ale w ogóle nie odpowiada na Messengera. No co, walniemy sobie? Taki challenge'ik? Macie ty jesteś za następcę Wojtka, także... Kto najwięcej? No co? No dokładamy, to jakaś 40 chyba, nie? Tak, to jest 40. No jeżeli chcecie, to mogę wam pomóc. Nie, no to trzeba od razu 20 założyć. Tak, tak. Żeby inaczej, żeby nie było, musimy się rozrzec, co nie? Na sam początek będzie targa na 15 z dyszką, czyli to jest 25, 50, 70 kilo. No to próbujemy. Wrocław czy Bydgoszcz, nie? Odważne słowa. Dobra, słuchajcie, teraz będzie okrągła stuwa. Na klatce u mnie nie idzie stuwa, ale... Można chodzić na dociąganiu. Mamy już spore towarzystwo. Zeszło się sporo ludzi. Próbujemy. Obecnie to jest 90 kilo. Tu by nie udało się szarpnąć. Może 95 spróbujemy. Natomiast tu jest odważny gościu i ciśnie 105.
Cała Polska patrzy. Zopłem, tak? Zopłem. Chyba, że lepiej. Na filmie. Zobaczymy na filmie później. Słuchajcie, ja już jestem po wyjściu z klubu, jestem już w jakimś miejscu, Bydgoszczy, gdzieś. No i takie moje przemyślenia, jak było chłopaków u Mastersów w Zawiszy Bydgoszcz, było mega, ale przede wszystkim mega ludzie. I to podkreślałem chwilę temu, podeślę to jeszcze raz. Fajne przyjęcie, bo nie każdy, myślę, przejąłby takiego chłopa jak ja, z otwartymi ramionami. Zrobiliśmy sobie mały mini trening na ergo, zrobiliśmy sobie challenge w dociąganiu, który mieliście okazję zobaczyć. Fajne ciężary wchodziły i myślę, że jest pomysł na kolejny materiał tego typu, że może będę jeździł do klubów wioślarskich i właśnie challenge'ował ich na dociąganiu. Każda ławeczka jest troszkę inna, tu była inna niż u mnie w klubie, więc dla mnie to jest nowość, ale też myślę, że no, można sobie taki challenge zrobić. Dajcie w komentarzach, czy Wam by się to podobało. A wracając do klubu. No chłopy aktualnie wiosłują na takiej troszkę starszej łodzi i myślą o zmianie. I można by im było pomóc w tej zmianie, bo jest zbiórka, jeżeli chodzi o nowy sprzęt. Link będziecie mieli w opisie. Serdecznie Was z tego zapraszam. Jeszcze raz dziękuję chłopakom za możliwość podjęcia z kamerą, ponagrywania i trochę pogadania. Przede wszystkim dużo tych rzeczy nie nagraliśmy, bo gadaliśmy o wioślarstwie tak długo, o różnych historiach tego typu, których no nie można było umówić się publikować. Są to prywatne rzeczy. Natomiast co jest mega, to to, że ja jestem z Wrocławia, oni są z Bydgoszczy, my z nami jest trochę różnica wieku, umówmy się. Ale wszyscy chcemy tego jednego, chcemy, żeby wioślarstwo było promowane. O wioślarstwie gadamy tak samo, jakbyśmy byli, wiecie, nastolatkami. Widać, że pasja u nich nie wygasła, u mnie tak samo. To jest coś pięknego, naprawdę, coś pięknego. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam chłopaków z Zawiszy. Pozdrawiam Was, moi drodzy widzowie. I lecimy do Wrocławia. Koniec z jedzeniem Bydgoszczy. Trzymajcie się, na razie.